Dzień dobry, siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii retro, gdzie pokazuję Wam jak wyglądały kiedyś gry z gatunku piłkarskich menadżerów. I dzisiaj bardzo, bardzo ważny odcinek rok 1992. I pierwsza część Championship Managera Dlaczego to jest tak ważna gra? Za chwileczkę sobie o tym poopowiadamy Natomiast zanim zaczniemy ten odcinek To po pierwsze, nie ma tutaj specjalnie i świadomie kamerki z moją facjatą Ponieważ przy tej rozdzielczości tej gry nie wyglądałoby to najlepiej Mógłbym oczywiście dograć osobno obraz z kamery Ale myślę, że nie ma sensu zasłaniać tak wspaniałej gry taką okropną mordą Natomiast sprawa numer dwa to oczywiście jeżeli macie taką ochotę i serdecznie Serdecznie do tego namawiam, abyście subskrybowali kanał VRC oraz odwiedzali nasze media społecznościowe, do których linki macie zawsze pod każdym z odcinków. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch osobach, które odpowiadają za to, że teraz my spędzamy setki godzin przy najnowszych edycjach Football Managera, mianowicie chodzi o Pola i Olivera Kolerów. to są bracia, którzy w roku 1992, jako jeszcze nastolatkowie, stworzyli grę Championship Manager, część pierwszą. Oczywiście później tworzyli kolejne wariacje tej gry, natomiast oni dwa lata po tym, jak zrobili grę Championship Manager, którą dzisiaj sobie zobaczymy, to był rok 1992. W roku 1994 stworzyli dobrze nam znane studio Sports Interactive. Nie są już co prawda właścicielami tego studia, natomiast to oni odpowiadają za to jak wygląda w tym momencie Football Manager. No może nie bezpośrednio, ale pośrednio przecież to oni się przyczynili do tego, że to studio w ogóle nie powstało, a zrobili to po tym, jak gra właśnie Championship Manager, czyli ta, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, sprzedała się w ilości 20 tysięcy egzemplarzy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grę Championship Manager, część pierwszą, właśnie z roku 1992, to po pierwsze, tutaj możemy grać tylko i wyłącznie w ligach angielskich. Tu mówię Oczywiście o, o części pierwszej, bo później już działy się rzeczy inne i o tym też sobie pogadamy. Możemy sobie wybrać jeden z klubów, który grał wtedy od Ekstraklasy angielskiej, czyli Liguan do od Premiership właściwie do Ligi Czwartej. No i możemy sobie też wybrać, w jakiej lidze chcemy rozpocząć. Ja wybrałem Klub Wrexham i będziemy grali od czwartej ligi angielskiej. Dzisiaj pokażę Wam, jak ta gra wygląda. Być może jeżeli będzie czas, to w kolejnych odcinkach jeszcze poświęcimy czas na to, aby rozegrać sobie na przykład pół sezonu. No bo to jest. Bardzo ważna produkcja. Jeżeli chodzi o całą historię gatunku gier piłkarskich menadżerów, więc musimy po prostu tutaj poświęcić jej odpowiednio dużo czasu. I teraz tak, jeżeli chodzi o interfejs, jest on bardzo dobrze znany, to znaczy osoby, które na przykład rozpoczynały swoją przygodę od Championship Managera 2001-2002, który był najbardziej taką znaną i powszechną edycją tej gry, no to już będą się orientowali w tych okienkach, ponieważ tam oczywiście zupełnie inna grafika. Ale tutaj mamy takie mamy to, co mieliśmy we wcześniejszych już. Edycjach poszczególnych gier z gatunków piłkarskich menadżerów. Ja Wam o tym też mówiłem, że te gry, tak jak na początku, mieliśmy tylko interfejs tekstowy, tak potem one zaczęły się rozdzielać w dwie strony, tak? W jedną stronę poszły gry, które się opierały na grafikach, gdzie mieliśmy poszczególne opcje zaznaczone grafikami, czyli na przykład zarząd był zaznaczony grafiką takiego pana. Dostojnego, który zazwyczaj reprezentował naszego prezesa, prawda? Taktyka była zaznaczona taką ikonką z boiskiem, ze strzałkami i z jakimiś tam kuleczkami reprezentującymi piłkarzy. Natomiast ta druga wariacja tych gier poszła w stronę okienek, jak, jak, jak ja to nazywam, I to, jest właśnie, i to jest właśnie ta wariacja, czyli okienka. Mamy tutaj okienka, które nam przedstawiają w formie interfejsu pewne opcje. No i zacznijmy sobie od samego początku, czyli Saturday Fixtures. Tu mamy oczywiście tu mamy oczywiście nasz kolejny mecz. Akurat my gramy mecz w tym momencie sparingowy z ekipą, która gra gdzieś tam w niższych ligach i to jest Aylesbury. Tak jak mówię, my gramy Wexhamem. Żeby w ogóle zagrać taki mecz, no to oczywiście musimy wybrać skład naszego zespołu w tym momencie. No i jak to wygląda, widzimy widzimy tak tak, jak to oczywiście gra nam prezentuje, więc jeżeli chodzi o nasz skład, to to, to jest to, co widzimy teraz, tak? Każdy piłkarz ma swoje cechy: ma, ma wiek, ma klub, ma państwo, z którego pochodzi, kontrakt, który wygasa za tam jakiś czas, tak? Mamy też jego pensję, to jest 100 funtów tygodniowo, mamy jego wycenę, mamy ewentualnie jego ubezpieczenie, pozycję oraz stronę, czyli defensywny pomocnik central, czyli gra na środku. Charakter, tego jeszcze nie było dotychczas, czyli mamy tutaj selfish, czyli samolubny. Mamy oczywiście podania, odbiór piłki, szybkość, gra głową, flair, czyli taka błyskotliwość powiedzmy, kreatywność, stamina. Influence, czyli wpływ na zespół. Stamina, to wiadomo, chodzi o kondycję. No i jego wszystkie tutaj oczywiście e, statystyki, jeżeli chodzi o e, obecny sezon, czyli występy, gole, dyscyplina, czyli kartki, average rating, czyli średnia ocena, minimum i max rating, czyli to, co uzyskiwał na przestrzeni całego sezonu i ostatni sezon. 11 występów, jedna bramka, jedna kartka, średnia od 5, 18, najniższa 4, najwyższa 6. Tak to w tym momencie wygląda i jest tutaj również... E, no, taki jego stan, prawda, mentalny, czyli jest w tym momencie szczęśliwy, że może w tym klubie e, występować. Więc no, mamy tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo, e, mnóstwo elementów. Oczywiście wracamy sobie teraz e, do składu, żeby w ogóle przejść dalej. To musimy wybrać 11 zawodników plus rezerwowych. I teraz tak, zanim to zrobimy, to jeszcze możemy sobie oczywiście posegregować nasz skład według goli, jeżeli oczywiście będziemy w trakcie sezonu, e, według kartek, według średniej, według. E, Według oczywiście pozycji, czyli tu mamy obrońców, i to znowu pojawia się nam po raz pierwszy możemy sobie segregować obrońców i od razu widzimy ich, od razu widzimy ich um, ich atrybuty. To jest bardzo pomocne przy wyborze przy wyborze składu. Fantastyczna sprawa. Oczywiście tu możemy wejść sobie w Previously, czyli poprzedni mecz, w taktykę, jaką gramy, widzimy, że gramy taktyką standardową dla tamtych czasów, czyli 4-4-2. Oczywiście możemy tutaj modyfikować styl, prawda? Jest to styl kontynentalny, podania po ziemi, piłki bezpośrednio średnie piłki długie. No i up and under czyli przemieszczanie się bardzo szybko box to box. My zagramy sobie direct ball, czyli piłki, piłki bezpośrednie. Tu możemy oczywiście wybrać sobie inną taktykę. My zostaniemy przy 4-4-2, bo tak się wtedy grało. Możemy sobie wybrać kapitana, ale do tego sobie za chwileczkę przejdziemy. Najpierw wybierzmy sobie yy, skład. Numer 1 to jest bramkarz i to będzie Summerfield. Nie mamy innej opcji i tutaj się pojawia nam numer 1. Nie mamy chyba drugiego bramkarza z tego co widzę. I teraz przejdźmy sobie do obrońców. Mamy ich. Widzimy tutaj całą masę. Najlepiej sobie wybierać z tego ekranu, bo tu po prostu widzimy od razu atrybuty. No i to będzie numer chyba 2-3-4 2-3-4-5. Tak. 2-3-4-5, numer 9-10 to będą napastnicy. Więc wybierzmy sobie najlepszych obrońców. Oczywiście obrońcy, czyli tackling, tak? Odbieranie piłki, gra głową, heading, to też się bardzo liczy. No wybierzmy sobie takiego Shipstona jako zawodnika numer 2. Tu musimy kliknąć na jego nazwisko. Zawodnikiem numer 3, popatrzmy sobie, tu jest 19, 17, 18 mogą to być ci zawodnicy, którzy są tutaj czyli Rennie, akurat Bradley jest skontyzowany, więc Gibson i numer 5 a niech to będzie Coldwell. w porządku, dalej, numer 10 i 9 to będą napastnicy, tak więc przejdźmy sobie teraz do zawodników atakujących oczywiście jeżeli chodzi o zawodników atakujących, no to tu bardzo ważne będzie szybkość takiego zawodnika czyli PIS, PAS nie wiem czemu tak jest, w Ameryce pewnie by się mówiło speed, w Anglii to jest pac, ja nie wiem jak się to się czyta, pace, pac, nieważne. W każdym razie wybieramy sobie tutaj na przykład zawodnika z numerem 10, no niech to będzie, niech to będzie, aha tu mamy kontuzję, tu mamy kontuzję, no niech to będzie Pearson na ten moment na potrzeby gry, nie będziemy tu się za bardzo rozwodzić i numer 9, niech to będzie, niech to będzie pan Holdsworth OK Yy, dobra, tutaj unhappy. A, widzicie, nie potrafi pracować z nie potrafi pracować z trenerem, no więc i takie rzeczy się zdarzają. No i pomocnicy, czyli numery od yy, 6, 7, 8 i 11. Wybierzmy sobie tych zawodników. Wiadomo, yy, na bokach powinni grać zawodnicy, którzy są najszybsi, najszybszy, czyli zawodnicy z numerem 11 i z numerem yy, i z numerem 7 Niech to będzie. Niech to będzie czy ja dałem sobie tak, dałem sobie pomocników, niech to będzie na przykład Mitchell z numerem 11, a z numerem 7, niech gra na przykład Nelson. Natomiast numery numery 6 i 8 to powinni być zawodnicy, którzy dobrze, dobrze podają, czyli numer 6, niech to będzie Chamberlain i numer 8, niech to będzie tu już nie mamy za dużego wyboru, ale jest cross Więc mamy w tym momencie zawodników 11, prawda? No ale musimy też wybrać zawodnika numer 12 i zawodnika numer 14, czyli naszych e, wspaniałych rezerwowych, ewentualnie niech to będzie Pilson i niech to będzie na przykład Jackson. Ok, mamy Don. 12 piłkarzy wybranych, ale tutaj widzę, że musimy mieć jeszcze e, zawodników tutaj, czyli wybierzemy sobie e, Steve Brometz, tak? To może. Clear, i tu będziemy mieli sweeper. Słop to chyba zamień, nie? A cleared to chyba jest wyczyść. Ale w tym momencie mamy 12, 14. Only 12 jest wybranych, więc 14, tak? Bo wyczyściłem zawodnika tak, z numerem 12 chyba przez przypadek, albo innego zawodnika z numerem, zaraz sobie zobaczymy. Raz, yy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, nie mamy zawodnika. Siedem jest, osiem jest, dziewięć mamy. Kogoś wyczyściłem przez przypadek. Dziesiątkę chyba wyczyściłem. Z tego co widzę, więc niech to będzie na przykład Paskin. Ok, i teraz będzie w porządku. Dan, i przechodzimy do samego spotkania. I teraz tak. Mecz, oczywiście, aż do Football Managera 2001-2002 mieliśmy do czynienia z ekranem tekstowym. Także nic więcej tutaj poza, poza tym, co widzimy, nie, nie będziemy mieli do, do sprawdzenia, tak? Nie ma tych przesuwających się po ekranie 2D piłkarzyków. Goal for Ace bory. No więc niestety przegrywamy 1 do 0 w tym momencie i strzela piłkarz z numerem 4. Nie mamy tutaj nazwiska. Mamy oczywiście takie słupki, które nam pokazują w momencie danej minuty, tak? Kto ma przewagę, kto posiada w tym momencie piłkę, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście w przerwie możemy dokonywać zmian. Mamy oceny od 1 do 6 standardowo, i tak dalej, i tak dalej, po stronie Elsbury, po stronie Wexham. Tu mamy oczywiście też. W jakim stopniu rozkładany jest ciężar posiadania piłki na dane aspekty, na dane formacje. Więc to też jest bardzo ważne, jeżeli chcemy w jakimś tam stopniu, takim delikatnym, zanalizować naszą grę, no to oczywiście te wykresy nam w tym pomagają. Tak wygląda sam mecz. Rozpoczynamy tak niestandardowo ten odcinek, bo od samego meczu, ale będziemy to mieli już za sobą. Natomiast za chwileczkę pokażę wam resztę opcji, jaka jest dostępna w samej grze. No, i jest to bardzo, bardzo ważna, ważna. Ważny w ogóle menadżer, tak, jeżeli chodzi o całą historię. Przegraliśmy to spotkanie niestety 1-0. Tu mamy wynik potwierdzający yy, to właśnie spotkanie. No i tu mamy newsy. Robert Hodge yy, oznawia trening. Na 70% tak swoich tutaj match fitness to, to w związku z tym, że on był kontuzjowany. Tutaj widzimy też, że w tym tygodniu wygasa kontrakt pana Steve'a Bromedża, no i będzie on dostępny jako free agent. Tu mamy kolejne informacje w związku z kontuzjami. No i tak, Steve Bromedż, fajnie, że od razu nam się to pokazuje, bo pokażę Wam, jak wyglądają negocjacje. Możemy podpisać kontrakt na 3 lata, on chce na 4. Ale, ok, zaakceptował i chciałby 100 funtów tygodniowo. Możemy to oczywiście sobie, sobie tutaj zmniejszyć. Na przykład na. Tutaj damy sobie, czekajcie, bo tu możemy sobie dać na przykład 150, a to sobie możemy teraz. Aha, nie możemy chyba dać poniżej 100. Dobra, niech to będzie 100. Ok, podpisał. Super sprawa, możemy lecieć dalej. Tu mamy oczywiście nowości transferowe. One nam się pokazują tak fajnie, bo. Nie wyskakuje nam od razu całe okienko Natomiast musimy sobie poczekać, prawda? Aż tutaj wszystkie, wszystkie te transfery Zostaną zrealizowane Widzimy, że kwoty są śmieszne, tak? Bo maksymalna kwota, jaką tu widzimy, to jest chyba 70, a jest 100 tysięcy Allen z Queen Park, Rangers do Manchesteru United, a nawet tu mamy 700 tysięcy Do Liverpoolu z Evertonu Musimy sobie na to wszystko poczekać Gra w tym momencie przetwarza wszystkie dane I wszystkie informacje, widzimy, że z Tottenhamu Przechodzi zawodnik do Evertonu za Jeżeli dobrze widzę, zera, za półtora Miliona funtów. No to są naprawdę już poważne pieniądze i rzadko widzimy y, takie kwoty, jeżeli chodzi o tamte czasy. No przecież to jest rok 92. Tu musimy poczekać i mamy informację, że sezon startuje za 3 tygodnie. Okej, okay, co dalej? Słuchajcie, tabele. Możemy sobie przejrzeć wszystkie tabele, prawda? Tabele ligowe, jeżeli mamy taką ochotę, oczywiście możemy sobie przeskakiwać między dywizjami. Tu mamy Division 1, Division 2, Division 3 i Division 4, w której gramy my. Mamy oczywiście tabele. Tabelę European Cup i Domark chyba trafi to jest. Domark to jest firma, która. Nie współpracowała z braciami Coilers Przez czas dopóki oni nie stworzyli Sports Interactive, więc to chyba Na cześć tej firmy powstał właśnie ten puchar Mamy oczywiście wszystkie inne statystyki Jak najlepsi strzelcy w każdej z dywizji Najgorsza dyscyplina Średnia ocena tym, Czyli tu mamy formę poszczególnych zespołów I tak dalej, i tak dalej Average Gates to jest kwestia Kwestia zaufania chyba i średniej Tutaj też obecności na trybunach Naszych widzów, punkty menadżera To już zostało wprowadzone w pierwszej edycji Championship manager i Hall of Fame, Hell of Fame, prawda? Tego też nie mieliśmy wcześniej. Oraz nagrody miesięczne, czyli tam piłkarz miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Exit. Lecimy dalej. Fixture info, czyli cały terminarz, prawda? FA Cup e, ligi i tak dalej i tak dalej. Mamy Puchar UEFA, mamy Puchar Zdobywców Pucharów. Mamy Puchar e, mamy Champions League tamtą, czyli Puchar Mistrzów, prawda? Widzimy. Zobaczymy czy mamy tutaj ekipy z Polski. Szukamy ekip z Polski. Nie widzę, żebyśmy mieli. Zobaczmy sobie Puchar UEFA. Czy tutaj mamy jakąkolwiek ekipę z Polski? Jest. Zobaczcie, Ruch Chorzów jest. Jest Ruch Chorzów. Super sprawa, ekstra rzecz, fajnie. Możemy sobie to oczywiście e, tutaj Podglądać. I tak dalej, i tak dalej. Puchary oczywiście Zenit Cup, to są puchary dla niższych rozgrywek angielskich. E, wszystko tutaj oczywiście jest. Aha, jest jeszcze Past Winners, czyli będziemy mieli tutaj historię, jeżeli ona się wytworzy po kilku sezonach, zdobywców poszczególnych pucharów na przestrzeni kilku sezonów. Dalej, Club Details, czyli mamy tutaj oczywiście Rexham i możemy sobie sprawdzić Wszystkie tutaj informacje To jest to samo, co dostajemy, kiedy przechodzimy do Ekranu meczowego, ale tu nie musimy Tego meczu rozgrywać, tak? Bo jak klikniemy tutaj To już ten mecz musimy włączyć Natomiast tutaj jeszcze możemy sobie to Przeglądać, możemy sobie również sprawdzić Inne zespoły z poszczególnych Angielskich dywizji Także tutaj też to jest super sprawa Nie wiem, na przykład taki Swindon Możemy sobie sprawdzić pana Kruka Widzimy wszystkie jego, wszystkie jego Atrybuty. No i jeżeli chcemy, to możemy spróbować go wykupić z tego zespołu. Także też od razu mamy tutaj te wszystkie informacje. Możemy to, go dodać na listę, na shortlist. To chyba też jest po raz pierwszy, jeżeli chodzi o piłkarskie managery. Naprawdę tutaj mamy mnóstwo opcji, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Fajna sprawa. Find player, możemy sobie znaleźć tutaj zawodników, tak, player search. No i oczywiście możemy ich sobie filtrować poprzez poszczególne pozycje. Czyli standardowo, tutaj jeżeli chodzi o, o na przykład midfielder, continue, tak, i wtedy możemy również wpisać mu poszczególne atrybuty. Jeżeli mamy taką ochotę, czyli jego wartość również, możemy tutaj sobie wrzucić, w której lidze występuje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj, jaki ma wiek. No i nie ma no players found. Akurat tutaj nam się nie udało nikogo wyszukać ale widzicie te filtry są już bardzo bardzo zaawansowane. Lecimy dalej. Board resign, czyli możemy zrezygnować z prowadzenia tego zespołu. Tu mamy board confidence, czyli zaufanie 50% na razie, bo zaczynamy sezon. Nie jesteśmy niczym zmartwieni, mówi do nas zarząd. Dalej, manager Jobs, czyli jeżeli e, możemy to po, po pierwsze dodać sobie e, drugiego playera, chyba może być ich czterech na jednym komputerze, i Job News, czyli e, mamy te informacje na temat e, poszczególnych menedżerów, ich klubów oraz tego, czy ich pozycja jest bezpieczna w tym momencie. Dalej, składy narodowe. Oczywiście one są teraz niewybrane, ponieważ nie ma rozgrywanych meczów międzynarodowych w tym momencie, więc nie możemy, e, nie możemy nic zrobić. W tej kwestii mamy New Pictures, więc jeżeli mamy taką ochotę, to chyba tutaj można po pierwsze zmieniać kolory samej gry i chyba można dodawać też jakieś widzę. Loading Picture. Aha, super. Bo możemy sobie zmieniać po prostu background, tak? Naszej rozgrywki. To takie elementy, powiedzmy, graficzne. No i możemy oczywiście zapisać grę. Jeżeli mamy taką ochotę, ona teraz została zapisana. Super sprawa, bo możemy sobie tą grę po prostu kontynuować. Więc widzicie, tych opcji jest naprawdę mnóstwo. Ja myślę, że poświęcimy jednak w jakimś tam stopniu kilka odcinków na to, żeby tutaj sobie pograć troszeczkę tym naszym Rexhamem. A zagrajmy sobie może jeszcze jedno spotkanie. Teraz mamy mecz znowu towarzyski z ekipą. Freakley, która gra znowu gdzieś tam ileś tam lik niżej tu mamy chyba wybrany skład, tak jest i możemy rozpoczynać kolejne towarzyskie spotkanie, zobaczymy, może uda nam się w tym odcinku jakiś mecz wygrać kto wie, no na razie tu widzimy w ogóle też warto zwrócić uwagę, że mamy że mamy, jeżeli my strzelimy gola, to pojawia się nazwisko strzelca no widzieliśmy, że Mitchell zdobył bramkę dla ekipy Wrexham i prowadzimy jeden do zarazy Freakley, akurat to tło jest troszeczkę. ona jest takie klimatyczne, tak? Tu mamy bramkarza, takiego blondaska, niebieskie oczy, ma strój swój, oczywiście, i tutaj jest też napastnik drużyny przeciwnej, kojarzy się od razu ze Szwecją. Ten jego strój, prawda? Żółte, wstawki niebieskie, niebieskie spodenki, widzimy trzy żółte paski, czyli Adidas, jak najbardziej, a Rexham remisuje do przerwy z ekipą Freakley 1 do 1. Lecimy dalej, tak jak mówiłem, te zmiany są oczywiście dostępne. Warto poznać nasz zespół, jeżeli chodzi o. Oj, niestety przegrywamy 2 do 1, więc ten odcinek pod kątem. Wyników nie będzie udany, no ale oczywiście też my za bardzo tutaj nie, nie, nie ustawialiśmy ani taktyki, ani tego, tego całego ustawienia. Być może warto by było pograć inną taktyką i tak dalej, i tak dalej. Czy gra jest prosta? Pewnie na początku nie jest prosta. Pewnie wymaga to troszkę czasu, aby tutaj zacząć te mecze po prostu wygrywać. My na razie przegraliśmy dwa mecze towarzyskie. Jeden przegraliśmy 1 do 0, a drugi przegraliśmy w tym momencie 2 do 1 z ekipą Freeplay. No i teraz będziemy mieli kolejne elementy transferowe, czyli. Zaraz sobie zobaczymy e, e, poszczególne transfery, a jeszcze za chwileczkę też wrócimy sobie do, e, do klubu. Tu mamy oczywiście wiadomości w kontekście e, powrotu e, z niedyspozycji naszych poszczególnych zawodników. No jest to gra naprawdę e, jak na rok 92, jak na początki e, przygody braci kolierów w ogóle z się menadżerem. Genialna! Nie ma tutaj co ukrywać. Gra fantastyczna, gra kapitalna, gra, nie, która ma ogromny, czy miała ogromny poziom grywalności. Do tej pory wiele osób gra w pierwszą część Championship Managera. No nie widać za wiele na tym tle, więc to tło najlepiej, gdyby było po prostu zielone. Wtedy to wygląda najlepiej. Ewentualnie można by było zmienić jeszcze ten brightness, czyli troszkę to tło przyciemnić, i na pewno wyglądałoby to o niebo, o niebo lepiej, więc, więc też na to warto, warto zwrócić uwagę, żeby to. To było czytelne, oczywiście. Mamy kolejną ilość transferów e, od 30 tysięcy te transfery, nawet mamy free transfer, do tych nawet wysokich kwot rzędu kilkuset tysięcy funtów, czyli to okienko działa sprawnie, dzieją się rzeczy, jest dynamika i na pewno nie ma tutaj, nie, nie ma tutaj nudy. Jeszcze taką kwestię chciałbym znaleźć, która dotyczy e, naszego klubu, a mam tutaj na myśli tematy związane z finansami. No właśnie, bo o tym Wam nie mówiłem i właśnie sobie to teraz przypomniałem. Tu mamy te wszystkie zakładki dotyczące Rexhamu, tak? Czyli transfery. Tu mamy staw. to jest bardzo ważne, ponieważ mamy menadżera, mamy coacha, mamy fizjoterapeutów, mamy skauta, który szuka młodych piłkarzy i mamy skautów, którzy przeczesują nam rynek angielski. Dalej mamy ligę, czyli tutaj naszą pozycję i progres w lidze, taki wykres. Mamy tutaj fixtures, czyli nasze, nasze wszystkie spotkania. Które, które rozgrywaliśmy, i możemy sobie oczywiście sprawdzić, jak wyglądało całe to spotkanie, czyli przegrana z Aisbury, wynik do przerwy tutaj oczywiście jest też rating, czyli ocena naszych zawodników, ilość sytuacji, które sobie stworzyliśmy, oraz oczywiście frekwencja. Mało brakowało, abym zapomniał, że w ogóle to istnieje, więc wróćmy sobie teraz, tu mamy oczywiście właśnie nasz account, czyli to czego szukałem i co jest bardzo ważne. W tym momencie mamy dostępne 18 Tysięcy, właściwie 17, nie, przepraszam, 172 263 funty. Mamy oczywiście tutaj wszystko rozpisane, tak? Oj, wyszło mi się, przepraszam. Czyli nasz przychód i nasze wydatki. To jest oczywiście podzielone na bilety, na. Sponsorów na sprzedaż piłkarzy, tutaj jakieś tam związane z odsetkami rzeczy, tutaj mamy oczywiście przychody z telewizji, jakieś tam nagrody pieniężne i inne tematy. Tu mamy oczywiście wydatki: mamy jakieś tam raty, podatki, mamy kupno piłkarzy, mamy znowu odsetki, mamy ground improvement, czyli, czyli to, co musimy wydawać na boisko, na stadion, na jego amortyzację, league fines, czyli jakieś kary związane z ligami, jeżeli na przykład będziemy dostawać. Dużo kartek, to będziemy za to karani, no i generalne wydatki, prawda? Więc to wszystko się nam tutaj balansuje i widzimy, jak to wygląda. No i info dotyczące naszego klubu, czyli generalnie, gdzie gramy, z kim gramy, na jakim jesteśmy poziomie, jeżeli chodzi o pewne puchary. I tutaj takie no, statystyki podstawowe, czyli średnia widzów, najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o średnią zespołu i najgorsza dyscyplina, a tu, które zajmujemy miejsce i statystyki nasze, jeżeli chodzi o mecze ligowe, także widzicie, że tego jest naprawdę dużo i właściwie w każdym zakresie funkcjonowania klubu możemy działać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o taki wstępny odcinek, sądzę, że się spotkamy jeszcze tutaj nie raz, jeżeli chodzi o Championship Managera jedyneczkę, tylko, że to już nie będzie miało miejsca w tej serii, to znaczy nie w tej playliście, bo ta playlista chciałbym, żeby była uporządkowana, to jest historia piłkarskich menadżerów i tutaj po kolei sobie lecimy rok po roku praktycznie i sprawdzamy sobie, jak to kiedyś wyglądało, natomiast jest taka seria na początku mojego kanału, jak sobie wejdziecie na samej górze FM Retro, tam gramy w Championship Managera, tam gramy w Championship nie Football Managera 2006 i tam będziemy też grali w Championship Managera jedyneczkę, więc na pewno tym Wexhamem kilka spotkań sobie zagramy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego weekendu.